Ja chcę powiedzieć coś na temat uzdrowienia, złożyć świadectwo mojego osobistego uzdrowienia. Jakieś półtora roku temu zimą przeziębiłam sobie gardło, miałam jakąś infekcję i teoretycznie ta infekcja minęła, ale jakby głos nie powrócił. Miałam cały czas chrypę, cały czas miałam problemy z pełnym wydobywaniem tego głosu. No i na początku były jakieś tam pastylki, były jakieś tam syropki i tak dalej. W którymś momencie przestałam. Jakby przyzwyczaiłam się do tego, ale to, co mi najbardziej zaczęło przeszkadzać, to to, że ja nie mogłam swobodnie śpiewać. Ja generalnie bardzo lubię śpiewać, śpiewam sobie sama w domu. I zaczęło mi to przeszkadzać, bo ja nie mogłam też śpiewać na uwielbieniu. Wydobywałam kilka dźwięków, przychodziła chrypa, miałam jakiegoś gula po prostu w gardle i to mnie blokowało. I ja sobie z tym funkcjonowałam, słuchajcie, ja się przyzwyczaiłam do tego. Zrobiłam straszną rzecz, przyzwyczaiłam się do stanu, w którym jestem. Mijał miesiąc, mijał drugi, mijał trzeci, mijał piąty. W końcu w którymś momencie doszłam do wniosku, okej, jednak w ogóle coś jest nie halo. Wyjdę, żeby na mnie położyli ręce. Położyli na mnie ręce, troszkę się poprawiło, ale niewiele. Dlaczego? Ponieważ ja przyzwyczaiłam się do stanu, w którym jestem. I pomimo tego, że kładli na mnie ręce i spłynęło namaszczenie, to ponieważ moja decyzja była taka, jaka była, czyli to, że ja zgadzam się z problemem i z chorobą, to nie zadziałało. I słuchajcie, dopiero niedawno, kilka tygodni temu, zdałam sobie sprawę, co jest tak naprawdę realnie blokerem, bo ja przychodziłam i mówiłam, Boże, w ogóle to jest, no nie tak. W ogóle gdzieś cierpię w środku, ponieważ ja lubię śpiewać, a nie mogę. W ogóle nie mogę Cię uwielbiać pełnym głosem, tak jak kiedyś, bo w ogóle wydobywam trzy dźwięki, w ogóle tonacja jest taka, ta skala. Nie jestem w stanie śpiewać po prostu, bo coś mnie tam hamuje, a nie jestem w stanie odpowiedzieć co. Miałam wrażenie, że coś mi tam w środku rośnie i blokuje w ogóle możliwość wydobywania dźwięku jakiegokolwiek. Ja o tym wam nie mówiłam, nikt się pewnie nad tym nie zorientował, bo ja postanowiłam, że ja sama ten temat sobie załatwię. Że to jest też mój wzrost po prostu w ogóle w wierze, wiecie. I te kilka tygodni temu w ogóle zdałam sobie sprawę z tego, co jest realnym problemem, czyli moje nastawienie. To, że ja się przyzwyczaiłam do choroby i uznałam, że ten stan, którym jestem, jest stanem ostatecznym. Spokutowałam z tego, jeszcze raz położyłam na siebie ręce, zaczęłam mówić do mojego gardła to, co chcę, żeby było. Nie wiem, ile ja to powiedziałam ze dwa razy, nie pamiętam. Słuchajcie, zapomniałam w ogóle o tym. Ja zapomniałam w ogóle o tym, co ja tam sobie ustanowiłam, o co się modliłam. Ostatnio odpaliłam sobie coś na YouTubie. Ja mam taki zwyczaj, że jak ktoś sobie leci, ja sobie tam śpiewam drugim głosem, tam dośpiewuję sobie coś. I zorientowałam się, że ja wyciągam dźwięki tak jak ten człowiek. I byłam w szoku, bo zdałam sobie sprawę nagle, że odblokowało mi się gardło, że ten głos wrócił w pełni, tak jak kiedyś, wiecie. I mówię to jako po pierwsze świadectwo, ale po drugie chcę też was na coś uczulić, że to wy sami możecie blokować swoje uwolnienie i uzdrowienie. Kwestia z waszej decyzji, jeżeli się przyzwyczailiście do stanu, w którym jesteście, do choroby, do wszelkiego rodzaju zniewolenia, niemocy, to to jest potężny, poważny bloker. I nie przyjmiecie uzdrowienia, nie przyjmiecie uwolnienia, ponieważ po prostu wy jesteście decydentami waszego stanu. To jest istotne, żeby w ogóle to zrozumieć. I zrobię taką jeszcze jedną rzecz, której nigdy nie robiłam. Ale ponieważ przyjąłem to uzdrowienie, żeby śpiewać, to uwielbię Jezusa śpiewając moim soulowym głosem. Może mnie nie słyszeliście. Jestem już ochrypnięty ten głos, ale nieważne. Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Jezus, tak bardzo Ci dziękuję, tak bardzo jestem wdzięczna Ci. Za Golgotę, za Twoją krew. Jezu, ja dziękuję Ci, że wziąłeś winę i karę mą. Z Tobą, Jezus, będę żyć. Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Jezus. Tak bardzo Ci dziękuję, tak bardzo jestem wdzięczna Ci. Dziękuję Ci, Jezus.
Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Jezus. Tak bardzo Ci dziękuję. Tak bardzo jestem wdzięczna Ci. Chwała Jezusowi. To jest pierwsza rzecz. I chcę powiedzieć coś jeszcze innego. Artur, kilka lat temu usłyszałeś takie słowo. To mało, że jesteś mi synem. Dałem Ci narody w posiadanie i ziemię po ich krańce. Siedziałeś wtedy na fotelu, płakałeś. Ja Ci przypominam to słowo i potwierdzam to, że Bóg jest wierny swojemu przymierzu i swoim obietnicom. I tu nie chodzi, słuchajcie, tylko o Artura w tym momencie. On jest tu pewnego rodzaju obrazem proroczym. Tu chodzi o Was, Kościele. Wielu z Was otrzymało w swojej osobistej komorze, żyjąc z Bogiem wiele lat, różnego rodzaju osobiste deklaracje, obietnice ze strony Boga. Ale one Wam się przykurzyły, bo zakopywaliście. I teraz jest ten moment, że Duch Święty będzie wielu wam, z Was przypominał te dawne obietnice i te deklaracje, które wtedy złożył Wam osobiście. Bo Duch Święty przypomina słowa, które do Was powiedział. I chcę, żebyście znowu ruszyli z wiarą w te obietnice, które otrzymaliście, abyście to rozpalili sobie na nowo, tak jak kiedyś. Bo raz Bóg powiedział, ale dwa razy to usłyszycie. Amen. Amen.